Cześć, siemanko, Kulicka z tej strony, Mister Adamo 15. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Speedwaya. Ze mną Czesiu. Witam. I liczę, że ten oto, że tak powiem, rewanżowy turniej w Finlandii pójdzie o wiele lepiej niż pierwszy u Czesia, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Poglądacie sobie, jak cudownie także tam żeśmy sobie pojeździli. A pewnie już to widzieliście. Dobra, my czekamy, zobaczymy, czy znów zaczniemy tak jak ostatnio razem. Nie. Nie. Teraz nie, jadę sam. Zobaczymy. Ustawienia są przednie, ale zmieńmy jednak to. Muszę zapisać wszystkie ustawienia, jakie były ostatnio, więc może taką. Tak, tutaj jest standard właśnie. Nie idźmy taką akcją. Zróbmy to troszeczkę inaczej. No i co? Kamera oczywiście resetuje się, to podstawa. Ale zostaję przy swojej. Nie zmieniam. Nie chcę lądować ciągle. Powodzenia, kolego. Dzięki, dzięki. Tak czułem, że nie trafię w ogóle w taśmę. O! Róg się zabił. Żeś przywalił. Ja myślę, że na róg się nabiłem. Tam to jest... Wow. Pod cię popchnął, wiesz o tym? Nie wiem. Ja to właśnie widziałem. Wiesz, nie widzę, ja tylko czuję. Wjechał ci w tym kole. Mocno ciebie odleciał już teraz. Musiałem zahamować po prostu, bo wiedziałem. Oj, 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 żeby oj, nie przywalić oj, tego głupiego bota, zahamowałem. Dobra, możesz przewinąć. Chyba tam nie trzeba, bardzo mocno nie odpuszczać przy nim. Mimo wszystko trzeba z nim się cisnąć i walczyć tak myślę. Do końca. Nawet one szybciej rezygnują. Ale z drugiej strony, jak się on zahamuje, to jest lipa. Leżysz. Prosta logika. Jadę z finalistą z ostatniego meczu. Znaczy z biegu u mnie, o może tak, z wyścigów. Bo wtedy Hampel był w finale. O, ale poszedł pięknie. Takie właśnie wbicie się jest najlepsze. Patrz. Ale ich rozgniótł, skubaniec. Od bota do bota sobie. No, ale oni już oni są wybici z tropu, oni już jadą se dla siebie. Ampela je teraz wziąłeś i na spokojnie teraz tylko odskocz mu na pół prostej i masz to. Masz to, teraz już tylko spokojnie, byś nie wypadł z toru. Oni cię już nie dogonią. Oni już zwalniają, to jest typowo u botów. Tamtych wybiłeś pięknie z tropu po prostu. Może być rekord, tak mi się jakoś zdaje. No walczę o to, walczę, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Jak mnie podbije koła gdzieś na tym, na wyjściu, no. To będzie git. Nie no, masz na spokojnie ich daleko. Cały łuk są za tobą. Dobra, masz piękne masz zwycięstwo i tak jak mówiłem, rewanż zaczyna się... 89. Rewanż zaczyna się o wiele, wiele ciekawiej. Tu przyznam, że razem. Tu naprawdę mi się bardzo dobrze pojechało. Tak, też to widziałem. No dobrze, chociaż... Przyznaję, ważne... tam, widzisz, to jest właśnie ta zasada. Nie, wbiłem się między te boty, nie odpuściłem sobie, pocisnąłem z nimi, podbijam się między nimi, jakoś wyszłem z tego i poleciałem sobie do przodu. Jo. Więc mogłem już sobie z nimi walczyć. Ale co gorsze jest, nie zawsze to wyjdzie, bo jak podniesz mu na koło czy coś, to z automatu ty już lecisz. Nawet nie spojrzałem, w którym miejscu jesteś ty. A z czerwonego? Z jedynki. Dobra, odpuszczę. Jebaniutki jak mi blastu, kurwa. Musimy się chyba znów sami ścigać. Wcisnąłem się jak tylko mogłem. O, ale mnie wziął. Jak ciasny. Dobra. Tam wszedł. Normalnie Wiesiu, wolniej. Ciasny Wiesiek, kurwa. O Boże, ty, jak się wystraszyłem. On mi... O Boże, wybił mnie. Polecę. Zdublowano cię? Co jest z tym dublowaniem, co? Wykluczony, no nie jestem zdublowany. O co się z tym dublowaniem, co? No właśnie nie wiem, tego nie ogarniam. Ale jaka tam walka, jakie kurde ciasne wieśki tam chodziły. No to po prostu wejścia były naprawdę w zakręty boskie. Żyć nie umierać. Dobra, ja teraz walczę Dymy. Z tym w niebieskim kasku, żeby być lepszym od niego na pewno. A pierdyk, a fajnie, bo wreszcie żeśmy się nie rozwalili sami. Wszystko pięknie, wszystko fajnie, nawet żeśmy to ogarniali. Troszeczkę żeśmy się tam gdzieś po... A ja tu podotykali, kurczę, motorami i nic więcej, a te ciasne wieśki były najlepsze. Znów się wbił na nich, wybiłeś Johnsona w ogóle z pierwszej na ostatnią.
No i takim właśnie oto akcją, no właśnie, no nie dałeś się i prowadzisz. Bo to jest sposób na Finlandię, wiesz, żeby tak, jak widzisz no. boty, to wbijasz się tak, po prostu, jak kurna. Lecisz dobrze bokiem, nie wywalisz go. Właśnie, ale właśnie, żeby go nie wywalić, bo jak przypierdzielę z taką dużą prędkością, to boję się, że... To trzeba dobrze trafić, mieć też dużo szczęścia, no. No mi się nie udało, bo jakimś czasem mnie zdublowało, nie wiadomo jak, no. Nie, gra, nie, ta gra mnie nie kocha po prostu, ja to widzę, tak? Ja to widzę. Ja bardzo lubię pograć, ale ona mnie nie kocha. No pięknie, drugi wygrany, naprawdę. No, dwa biegi, dwa winy. Jest dobrze, bo finały mam prawie, że pełne. Znaczy, no jeszcze prawie. Trzy wyścigi. Jeden wyścig, dwa punkty jeszcze. No, coś masz, takiego potrzebuję i będę na pewno. A ja znowu oczywiście prawowicie dwa wyścigi, zero punktów. Będziesz musiał teraz walczyć, nadrabiać. To jest najgorsze, co może być nie, w tym nadrabianie. Właśnie ja wolę mieć chociaż jeden z tych pierwszych dwóch meczów, chociaż jeden wygrany. Mieć te trzy punkty i mieć już zawsze luzik, że w tych ostatnich zawsze mogę tam się potknąć. A teraz to już jest lipa, tak? Mogę... To jest prawda. Znaczy ogólnie już się potknąć w ogóle nie mogę. Najlepiej wygrać wszystkie trzy, a jeżeli nie, no to chociaż dwa wygrać i w tym tak, ostatnim być... To jest no chociaż, akurat prawda. O, no chociaż akurat. W jakimś ciekawym miejscu, nie wiem, drugie, trzecie. Ale mi zawsze, pierwszy raz udało się, że wyścig, gdzie jechaliśmy razem, choć jeden z nas ukończył. To jest tak. Też coś nowego, bo my rzadko z reguły tego zdarza. Nie kończymy. No nic, spróbujemy. Zobaczymy. Przeciągnęła taśma teraz znowu. To było akurat naprawdę długo, długo postałeś. No właśnie. O, cię no i, o Boże! Jeszcze mnie przejechał po twarzy. Kurwa mać. Co no jakie grzechy. No nie. Wiesz co, jest jedna śmieszna rzecz. Bo jak ludziska wrócicie do odcinku do mnie, przepraszam za chamską reklamę. Nie ma problemów. Możesz to tamten tor, naprawdę, jak tam jeździłem, to tor mnie nienawidził. Nie mogłem absolutnie nic zrobić. Jest odcinek Ładasia, jeżdżę jak znud. Zero błędów, dwa wyścigi, pełny komplet punktów. Ten wyścig będzie, nie wiem, zobaczymy. No ja już po raz kolejny, tak? Ale na moim odcinku tor mnie nie kochał, wręcz mnie nienawidził. Zobaczymy teraz. Nie no, ja fajnie pojechałem i znów kurna. No co? Rzucił mnie, chciałem sobie kulturalnie się jakoś wybronić to co nie. Jeb, przejechał. O Boże! Dzika karta we mnie wjechał. No. Widać to pozdrawiam. Wjebał się w ciebie. Pozdrawiam, co bandyta jeden mi robi, kurde, no. Spoza do sądu, kurde, normalnie. Tak nie jest, nadal fatalnie, masz piąte miejsce, możesz powalczyć zawsze jeszcze w najbliższym. No właśnie w najbliższym tym oto biegu. No właśnie w tym biegu. Jedzie tu dzika karta, bo jak jedzie, to nie. Ja tu sprawników wołam. Tu bardzo do bardzo ciężkich ma przeciwników. O kurwa, Pedersen, Hancock i Zagar. Ty jesteś najgorszy w tej grupie, więc... Niestety, ale... Słabo. Wiesz co, mam dobry tor, bo mam dwójkę. Wolałbym trójkę, co prawda. No. Ale może nie będzie tak tragicznie. Czemu jak Czesiu wchodzi z tej kamery? O, szeroko. Tutaj ale tak, ten zakręt tak, bo się wystraszyłem, że uderzę w tamtego. To jest z kamery Czesia, jak on tak jeździ. Nie potrafię tak wchodzić w zakręt. No ja właśnie z twojej nie umiem. Ale tu... O, wyjebałeś go. Ale to Zagar. I to jest porąbane, bo naprawdę widać, jak Krzysiu dupą go zahaczył. I to tak, było bardzo niemiłe z jego strony, tak? Widać, że tak? Ale ja wjechałem kołem w przednim. On się wyjebał, tam jest dobrze. A ja zostaję zdublowany. Tak. Kocham tą grę po prostu. Jedyma. No zaczynamy tak samo. Też idzie. Trochę przejedziemy się z tej kamery. Ale ładnie wchodzi w zakręt. Wziął ich jak dzik. O, to jest fajna kamera. Niska taka, widać z daleka. Jakbym był jakimś widzem na trybunach. To jest w ogóle. I teraz prosto takie... Jak w Formule 1. Nie? Ale poszedł on. Ujęcia to fajne, można porobić sobie. O, ale ten zakręt mi wyszedł. Ostatnie krążenie.
I to też jest fajna kamera, 11 z tym zza koła. Teraz wpadnie w ten zakręt jak dzik w paśnik. Wyratowałem to, poszli. Nie wiem gdzie mi za... 59-13. Pierdy, koniec. Pozdrawiam. Nie wiem co on robi, ale on jest w półfinale na pewno. To już wiemy. No teraz już tak, teraz już jestem, w pierwszym pojadę na pewno. Znaczy, czy coś ja uda się walczę, nigdy walczyć. O 3 punkty. No niestety, ale masz jedynkę. Przestaw się do prawej, prawie tak no, sporo trzeba tam się przesunąć, to wtedy masz dobrze, tylko to jest, nie wiem. Trzeba opóźnić. No. Tak, bo jak nie opóźnisz, to wiesz, że od razu w pierwszego się wjebiesz. Wiem. To, że ma później. No, i żeś chociaż wyleciał. Po prostej? Pierdale, Doyle. Kurwa. Cud. Ja nie chciałem się nic odzywać wtedy, jak to ratowałeś, wiesz? Amulec tam leciał ostro. Ładnie, ładnie. Tam hamowanie było piękne i wszystko, ale już byłem pewny, że to jest po wszystkim, naprawdę. Jak teraz, kurna. No, walczysz o te 2 punkty. Ostatnie okrążenie będzie. Pięknie, pięknie. Jak go takiej oto akcji wygrałem. Proszę bardzo. Szkoda, że tak późno. Więcej. Jaki czas? 61-54. No ładny czas. Nie, ale powiem ci szczerze, przy trzech czy dwóch akcjach, gdzie naprawdę ratowałem się już od upadku, to cud. Mm. O, i masz od razu szansę jeszcze. Szansę punkty. Nie ma szans już. Nie, już niestety. Nie, no, ale nie, naprawdę, punktów. No. Na pewno nie będziesz ostatni. O, jedzie bandyta z tobą. Uważaj na niego. Dzika karta? No kurwa, widziałeś co mi zrobił. Domyślam się, jak już bandyta, to tylko dzika karta. Chiński bandzier. O, znów startuje z jedyneczki. Znów tak samo zrobimy. Nie masz bardzo mocnych przeciwników. To jest duży, duży plus. Nie co wiem, na luzie, na proszę. Wchodzę teraz tak. O, dzięki! Kurwa szmata. Zgadnij kto. Sprawca wypadku. Dzika karta. Ale zgadnij kto się zajebał. Dzika właśnie. Karta. Tak. Chyba gdzieś. Biały kasus, bo dobrze leci. No ale nie, no ale zajebiście, ja jestem jakimś sprawcą wypadku. Co on mnie przepchnął, tak? Ten się nie, na niego dobra. Położył. A jak, nie dobra. Jestem ostatni, ty jaka pompa. Jak nie? Zobacz, ostatni jestem. Dzika karta cię wziął. No, tym, że wygrał teraz. Aha, kurwa, o punkt. O Boże. Ta gra jest wręcz chora, naprawdę. W niektórych momentach pokazywanie tych wypadków i wszystko, to jest naprawdę... Nie no. Finlandia jest złem. Tak, Finlandia jest złem. Czymy? Już udało mi się wygrać, naprawdę fajnie się pojechało i tyle, ale co to dało jak? Pięknie. W poślizgu i wziął. Patrz, i zwolnił jebak leśny. Nie wjechał w ciebie, tak jak we mnie wjeżdżają. Wjebał się. Tylko do ile też wtedy, kurna, nie patrzyłem, jechałem i udało się wyciągnąć. No właśnie ja zauważam, że to jest na nich metoda, że jeśli gdzieś go tam pukniesz odpowiednio, to tak, żeby go nie przewrócić. Patrz, i to jest dobre. Fajne, te kamery są zajebiste, prawda? Nie, tutaj, tu powiem naprawdę, te kamery jak się przegląda, to są mega, mega, zajebiście to wygląda, bo wiesz co, chciałbym kiedyś coś takiego zrobić, żeby wszyscy z ekipy jeździli, jedna osoba komentowała, to by była bajka tutaj. No, no. 59-83. Chyba nie takie na te czasy. Wszystkie biegi, gdzie się nie wyjebałem, były chyba poniżej minuty. Drugi. Ja wyrabiałem, no jestem drugi. Pedersen, może cię przejechał, przejdziecie Pedersen, bo wygrał. No, na pewno. Pedersen pierwszy, ty jesteś trzeci. Tak, no, fajnie, ale jestem fajnie. W drugim półfinale już pojadę. No jo. No to jedziemy. To na pewno. O Boże, w pierwszym było dwóch Polaków, dwóch Duńczyków, a w drugim będzie na pewno jeden Polak. Z innej budy. Chyba Anglik. Nie, dwóch Anglików, bo przecież Wofinden jest Anglikiem. Ja wiem, że ja jestem Polakiem, nie? Więc.
O, dobrze, biały. Nie, jest Amerykaniec, Anglik, Szwed i Słoweniec. A, no to tak. Jak mówiłeś, każdy z innej beczki. No, dokładnie, dokładnie. Fajnie. Ty, ja czemu ja wziąłem Hancocka, że on jest akurat tym Brytyjczykiem? Nie wiem, może nazwisko mi się tak jakoś skojarzyło. Chyba tak, ja też myślałem, że to Brytyjczyk, a to jednak Amerykanic. Bardzo fajnie. Niespodzianka. Dobrze, przecież mamy ten półfinał i cieszę się z tego ogromnie, że nie mamy na przykład, nie wiem, no, pierwszego turnieju i rewanżu mamy obydwa takie słabe, a tutaj Czesiu, myślę, że ty masz szansę wywalczyć tutaj finał. I finał obejrzymy razem z tobą, a nie inaczej. Zobaczymy. Henka Giżagar. Cisza i spokój. Pełne skupienie. Tutaj tak, ale... Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Jeden miotki. I w tym momencie mamy finał. Ale jeszcze jedno okrążenie przed nami. Więc trzeba się pilnować i uważaj na Żagara, bo on tam coś kombinuje z tyłu. Na tego Grega? Dobra, teraz już Żagara możesz odpuścić, a z Gregiem to się już nie masz co męczyć, bo i tak nie dasz rady. No niestety, ale jestem drugi. Jest jestem drugi, finale. Jest finał. I patrz jakie czasy, patrz tutaj te czasy. Przecież to cała czwórka zmieściła się poniżej 61 sekund. No śmiech na sali. No, z Janowskim, Hampe, trzech Polaków w finale w Finlandii. Znaczy, nie, dwóch, co ja gadam. No tak. Anglik, Amerykanin, dwóch Polaków. Ej, ale Hampel ostatnio też. Nie wiem czemu, ale ja zawsze ciebie jako Polaka biorę. No ja właśnie też. Ja właśnie też się biorę za Polaka i to jest akurat ja tam właśnie bardzo też Polakiem dlatego. Ale jestem w finale na Finlandii. To jest naprawdę... Szacun. Na moim odcinku Tor mnie nienawidził, dosłownie. Tak, aż byłem zdziwiony, że ty tak nie słabo tam. Nie mogłem wywalczyć, a tutaj jestem w finale. Jedziemy. Janowski, Hampel, Hancock, Wolfinden. Zobaczymy. Myślę, że będziesz wreszcie na podium w finale. Mam takie przeczucie, że to, co się stało u ciebie na odcinku, tu się odbije i na pewno zawsze byś czwarty, tak? W finałach. Teraz się chyba to zmieni. Zobaczymy. Ja się też coś mów, bo tak kurde słabo, jak się nic nie odzywa, trochę się boję. Bo na razie mamy srebrny medal, walczymy o złoto. Walczymy i chyba mamy to złoto. Na razie mamy, ostatnie okrążenie przed tobą. Nie, byłem tak skupiony po prostu w tym, co robisz i czekałem, coś się stanie, że w tym momencie ja naprawdę stawiam pół litra, że ty to już masz i po raz pierwszy wygrałeś w życiu tutaj ze mną w turniej. Dziękuję. I to jeszcze w Finlandii. 86. Finlandii. To jeszcze kurwa Finlandii. Brawo. Owacje nastające teraz. Ludzie powinni się teraz wszyscy stać i... W końcu, dziękuję bardzo. Klaskać, no bo... Najwięcej miałem tutaj 15 punktów, teraz mam 17. No szacun. Mi w ogóle dziękuję Finlandia. Nie podeszła, nie było nawet takiej opcji, żeby się coś udało tu ugrać. Czesiu u siebie, no nie dał rady, 13 miejsce, ale tutaj naprawdę porobił sytuację, pierwsze miejsce i trzeba się cieszyć i liczę, że kolejne, czyli będą to Czechy, tam już pójdzie nam razem o wiele, wiele lepiej. Ja serdecznie dziękuję, zapraszam do Czesia na pierwszy odcinek z Finlandii i czekajcie na kolejny, trzymajcie się na razie, cześć! Cześć!